Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Trzecia Biegłość, której po raz kolejny goszczę Randy'ego Ortona. Cześć. Cześć. Dobrze mi się wydaje i pamiętam, że mówiłeś, że będziesz robił zamach na trzecią biegłość na AMX-ie 50-100. Tak, dokładnie. Dobrze, no to teraz oddaję Ci głos, mów jak było, bo powiedziałeś mi poza kadrem, że nie było łatwo, także możesz teraz w ciągu minutki, czy może krócej opowiedzieć swoją przygodę o trzeciej biegłości. No, na tym czołgu było bardzo trudno zrobić tą odznakę, bo tam średnia trzeba robić tak po 4-4,5 tysiąca na bitwę. To też nie jest tak łatwo. Zacząłeś No. ładować przed chwilą apeki, teraz się przełączyłeś na APC-y, czy to się pomyliłem przypadkiem patrząc na dół? Bo tak wyglądało, Nie, że. Bo chyba zaczynasz było ładować od normalnie. nowa. A to może. Chyba Może mi tak. przez przypadek ten klikłem. No nie, dobra, nieważne. W każdym razie ładujesz zestaw APC-ów, dlatego Tak, że. taki standardowy. Na setce tak jeżdżę właśnie. A, czy to nie jest twoje ustawienie pod trzecią biegłość, tylko to jest Nie, 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 twój nie, nie. normalny zestaw. Okej. Dokładnie. Czyli masz tak, dużą naprawkę pod czwórką, racje bojowe i dużą gaśnicę. I tak normalnie jeździ za każdym razem. Tak, normalnie, za każdym razem. Okej, bo jednak też często po prostu jest tak, że ludzie przy zamachu na trzecią biegłość już tak u sobie ustawiają wszystko wiadomo maksimum, tak? Czyli racje, full gold i w ogóle No. inne. Nie, ja lubię tak jeździć na setce akurat. Okej. Bardzo przyjemnie. No, według moda na setce masz około, no, trochę ponad 600 bitew, czyli widać, że tym czołgiem często grywasz, jak sam mówiłeś też przed nagraniem, chwilę wcześniej grałeś jakiś turniej, więc grasz też setką na turniejach? No, czasami się zdarzy. Czasami się Ale to zdarzy. częściej to te 5-4 lighty. Aha. Albo jest 3. Okej. No dobra, no to teraz o samej bitwie, czyli dlaczego tak cały czas dzielnie kampisz z tyłu? No, tu na początku to tam próbowałem te T29 wycelować, ale w jarzmo to się na pewno nie przebije. Ja tu próbuję w T54, no jakiś przestrzał znaleźć, ale znikło, więc zamierzałem podjechać w stronę tej T10 za chwilę. Za chwilę, bo teraz się dzielnie Tak, wycofujesz, tak. idziesz zupełnie drugą stronę, ale za chwilę ten moment nadejdzie. Czekamy na niego z niecierpliwością, ponieważ tam osamotniona E50 walczy na pierwszej linii. Przez chwilę przejechał ten T29, ale w niego znowu nie udało się przestrzału. No i teraz niestety E50 objechana przez AMX-a 1390. Tak, Postanowiłeś i w tym wyjechać. momencie Okej, jedziesz mu z wyjechałem. pomocą. Dobra, fajnie. Najwyższa pora coś zrobić i zrobić sobie damage i zasłużyć na trzecią biegłość. Spokojnie się przebijasz przez przedni pancerz 40. Dwie buły, trzecia bułka, czwarta bułka. No chyba go skończysz. Piąta buła. Nie, zabraknie. I niestety zabrakło w ostatniej chwili i teraz potężny no strzał i od Arty, Arta zdążyła. Kochana artyleria. Tak, ale i tak miałeś dużo szczęścia, ponieważ w ostatniej sekundzie się wycofałeś i to wpadło gdzieś tam na gąski. Bo gdybyś stał jeszcze dosłownie przez chwilę, to by to pewnie spadło dokładnie na bok kadłuba. No możliwe, za fula bym też szedł. Ile razy cię zdarzało tak dostać za dużo od Arty? Oooo, bo jest. Okej, czyli często, okej. Okay. Bardzo dużo. A czy w czasie zamachu na trzecią biegłość tak było, czy to jakoś tak, się... Tak, było i to nie raz. Czyli co? Normalnie myślałem, że mi szlak trafi. Spinałeś się na trzecią biegłość, nagle muka z nieba, takie gówno przyleciało i nie No, żyjesz. dokładnie. Okej. Okay. Na razie na liczniku 1500, więc prawie cały magazynek, no tam 5 na 6 miałeś, więc można powiedzieć, że no Nie zabrakło jest tutaj. źle. No nie jest źle. No, z goldem okej. Okay. Było na pewno prościej, ale do biegłości dużo zabrakło jeszcze. Tak, tak jeszcze. Dużo brakowało. No, tam gdzieś się świecił ten T54 Lightway, tutaj chciałeś chyba na blindzie, ale o, teraz weszło jeszcze ładny detrag, więc można go sobie spokojnie uklepać. Teraz nie wiem, Tutaj czemu to nie pocisk w wyszło. ogóle zniknął. Tak. Już potem lepiej, no ale dwie buły są. Także no, na razie 2000 mówisz, potrzebne tak 4, żeby być pewnym. 4, 4,5 gdzieś tak. A ile przed tą bitwą miałeś biegłości? 94,94 chyba? Coś No takiego. co ty, zabrakło ci No, 600? naprawdę. No. O kurde. No dobra, a po tej bitwie ile było? Po tej bitwie było 95,5, 4, coś takiego.
94 i... Aha, czyli 94,5, znaczy No, mniej 95,5. No więcej. to nieźle, to nieźle. O, teraz strzał po wieży przed w lightweighta. No i teraz ciekawa sytuacja, ponieważ masz dwie pestki, nie wiesz czy ładować, czy nie. Próbujesz jeszcze wyciągnąć lightweighta po drugiej stronie mapy, jednak nie. I A ja teraz przestałem decyzja przeładować. o przeładowaniu. Ale tak, no wygrywacie dużo, bo 10 do 5, tobie do biegłości brakuje jeszcze sporo. Wjeżdża na ciebie pełna ST1, na szczęście nie trafia. Ale ty No. robisz rzecz bardzo ciekawą, ponieważ próbując ukryć się od czołgu ciężkiego, kryjesz się dokładnie za kamieniem, tak że cię widzi Arta w tym momencie. Już jedna zginęła w tej chwili, ale FV, który ci wcześniej wygarnął za prawie 800, teraz ma na ciebie bicie. W ogóle nie zwróciłem uwagi na tego fałę. Aha, czyli zapomniałeś. No ale na szczęście Tak. to Conqueror przejmuje teraz na siebie tego STI, ty kończ ładować, więc możesz spokojnie wyjechać mu na plecy. No i dzięki temu prawdopodobnie możesz sobie doklepać ten wymagany damage. Zaraz zobaczymy, tutaj wejdzie. Estedynka do ciebie plecami. Ty widzisz tył w jej wieży, wchodzi nawet po dachu, także Conqueror się nie przebija. Dzięki czemu ty masz ładny strzał I plus jeszcze teraz, bum. wysadzenie. Tak, 3300 punktów uszkodzeń. Lecimy jeszcze zobaczyć, czy będzie jakaś końcówka. Dwa fragi, prawie cała T10 na liczniku, 800 damage'ów lightweighta i 1000 w estedynkę. Jest lightweight gdzieś tam po drugiej stronie. No i co, 3300, prawie 3400, ale to wciąż było za mało, tak? Wciąż było za mało, ja jeszcze goniłem tego lighta. I co, i tak Chociaż chciałeś mu myślać tak po prostu, tak, peskę please, dwie please, dajcie dotknąć. mi, tak? No, z trzy peski to tam może jedną trafię, to będzie okej. Jedna, wchodzi. To Dobra, ładnie na Detrak. grąsko weszło. Tak, druga wchodzi i dobija ci artyleria. 3965. Arta gdzieś tam jeszcze żyje. Miałeś może nadzieję, że tutaj Artę trafisz, jakoś ta jedna pestka dobiła oni. No ale niestety jest zbyt daleko od ciebie, a sojusznicy już tam są bardzo blisko. No i teraz takie pytanie do ciebie, jak widziałeś, co się dzieje. Tak widzę tak po prostu, że desperacko szukasz przestrzału Tak, na tę bo Artę. spojrzałem na damage i myślałem, no kurde, zabraknie, nie? Jednej pestki chyba, nie? No Ale właśnie, wchodzę, patrzę, no właśnie, trzeznaki, dziękuję. właśnie o to chciałem cię pytać. Czy widząc sytuację ty na liczniku damage'u, myślałeś, że to się uda? Nie. Nie? Aha, no Nie. dobra, ale bitwa się Chciałem, że skończy. zabraknie. Okej, okay. Odznaka mistrzowska pierwszej klasy, duży kaliber, no i te upragnione trzy paski na lufie. Tak jak mówisz, dla ciebie też to było zaskoczenie. Zrobiłeś topowy damage w bitwie. Artyleria, sorry, bo tutaj pies mi znowu coś... Artyleria tutaj 3200, Crusader, artyleria 7 tieru na dziewiątkach, naklepała 1900. No, też ładnie. Też ładnie mu tutaj, jak 7 strzałów, 6 trafień, no to tak naprawdę też nieźle. No i podsumowanie szczegółowe, czyli 15 strzałów oddanych, 14 trafień, 13 przebić. Z dystansu 300 plus zrobiłeś 1156. No i mimo używania golda i tak wyszedłeś na plus, ponieważ zarobiłeś wciąż 22 tysiące. Więc co, peski są tanie, czy po prostu jak to? Nie, był odpalony bonus najprawdopodobniej na A, kasę. okej. Stąd taki zarobek, więc nie myślcie sobie, że tak spamując goldem też będziecie wychodzić co bitwę na 20 koła do przodu. Także nie, to musimy tutaj zdementować jakieś przypuszczenia. 1771, a powiedz mi proszę tak z ciekawości, pamiętasz swój rekordowy damage na setce? To nie wiem, 5000, 6, nie wiem. 6 tysięcy, no to coś takiego. No tutaj, no, mówiłeś, że potrzebne było 4-4,5, zrobiłeś 3900, to jest no, na pierwszą klasę bitwa, więc też szału nie robiło, ale wystarczyło. Także gratuluję. No i teraz znowu pytanie, już masz na 13,90, tak? Dobrze pamiętam? Tak, masz na 13,90. setce, czyli dwa francuskie magazynki. Co dalej? Tak. Co dalej? O, to sporo czołgów się w sumie zbliża do tej trzeciej odznaki. Aha. No A to na, będzie. a na czym ci zależy? Na czym mi zależy? No to są trzy czołgi, taki obiekt 140, Aha. T54 Lightway i Eseta. Aha, no dobra. No to myślę, że byłoby ciekawie na Lightwaycie, bo to tak jak sam mówisz, to jest ten typowo S-lowy w tej chwili czołg, więc tak się wozić na tych na turniejach z trzema gwiazdkami, to nawet już to może samo wrogów tak w jakiś tam sposób demotywować, abym powiedział. Czy nie? Czy to nie ma znaczenia? No, raczej nie, bo to nikt nie zwraca uwagi. Dobra. Ale do randoma też ładnie wygląda. No właśnie. Gratuluję ci trzeciej biegłości. Dzięki za twoją obecność dzisiaj i jeszcze przez chwilę mikrofonstwo. No to pozdrawiam Lorda Jedi'a i Komaszewa.
Dobrze. Pozdrawiamy kolegów i Lord Jedi to ten kolega z Arty wtedy z Tak tamtej jest, dokładnie. tak napisał. Nawet pamiętam w komentarzu, że tamta bitwa mu faktycznie nie poszła. Przyznaję. No cóż, bywa. Nie da się na każdej otwartej mapie Artą zawsze robić dużo damage'u, bo po prostu czasami nawet drużyna jest zbyt dobra i albo serp ma taki dzień, że po prostu nic nie wchodzi. Dobra, No, kończymy. dokładnie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy materiał. Także jak się podobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz, a tymczasem do następnego. Cześć. Cześć.